zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, co się będzie działo z Partią Republikańską po wyborach 2020? Co się będzie działo z Partią Republikańską po wyborach 2024? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, skąd przybył Trump? Skąd przybył Trump? Jak się pojawił Trump? No to jest pytanie. Wielu ludzi pytało się 4 lata. No i teraz jest pytanie następne. Dokąd idzie Partia Republikańska? Dlaczego to jest ważne pytanie? No bo trzeba się zastanowić, czy Partia Republikańska, to jest Partia Republikańska sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, tak samo jak trzeba się zastanowić, czy Partia Demokratów to jest Partia Demokratów sprzed kilkudziesięciu lat. Okazuje się, że jednak demokraci zamienili się z komunistów, w socjalistów, no a Partia Republikańska okazuje się, że potrzebowała twardego człowieka, konserwatystę, co najmniej człowieka, który ma światopogląd bardziej konserwatywny niż Republikanie przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Wybór Trumpa w sumie przyszedł, to jest rezultat dwóch niewygranych wojen, tak? No bo Ruscy zaatakowali Afganistan, Ameryka się zaangażowała, także Afganistan się ciągnął. Parę lat wcześniej komuniści wietnamscy napadli Wietnam, Ameryka znowu się walczyła z tymi komunistami. Ameryka ciągle wchodzi tam, gdzie wchodziła. Tam, gdzie komunizm wchodził, no i broniła tej demokracji, albo co najmniej terroru komunistycznego. Druga wojna, no to był Iran. Narody Zjednoczone jednak, Iran, Irak. Do Iraku weszli, dlatego że Narody Zjednoczone miały kilkadziesiąt czy kilkaset najróżniejszych tam deklaracji. No i Ameryka się zdecydowała wejść po tym, jak Irak napadł na Kuwejt. Wcześniej były te wojny irańsko-irackie. Ameryka popierała Irak, no ale to dlatego, że Iran obalił szacha i tak dalej, i tak dalej. No wszystko to jest skomplikowane, no ale można popatrzeć się, co powodowało, jakie były decyzje. To nie jest tak jednostronna, no ale są argumenty amerykańskie, dosyć ważne. Później przyszła recesja, 2008 rok, potężna recesja, gdzie ludzie w ogóle byli zaskoczeni, no i cały ten rozwaliło gospodarkę. Trump przyszedł też z tego punktu patrzenia na problem nielegalnej emigracji. Ludzie z lewej i z prawej byli bardzo, no, różnie patrzyli na to. Kennedy wprowadził legalną emigrację w latach 1965 chyba roku, no bo powiedział, że to już koniec tego, żeby tylko biali chrześcijanie z Europy przyjeżdżali do Ameryki. No i powiedział, że trzeba ściągać wszystkich poza białymi chrześcijanami z Europy. No i Ameryka się w zasadzie zmieniła w ten sposób, że biali chrześcijanie z Europy to byli na ostatniej liście w kolejce do przyjechania. No i później jak zaczęli przyjeżdżać, no to później były nielegalna emigracja. Meksyk jako biedny kraj nieustannie tam atakuje, czy przyjeżdżał do pracy w tych południowych Stanach, no bo to byli tacy, no można powiedzieć, nielegalni goście pracownicy, tak jak Niemcy wzięli Turków do Niemiec i Turcy opanowali, no to teraz Teksas, Kalifornia, no to jest opanowana przez Meksykanów. Oni rozmawiają po hiszpańsku, myślą po hiszpańsku, uważają, że Meksyk i te południowe kraje to są ich ojczyzna, a Ameryka, no to jest tylko w zasadzie kraj do lepszego życia.
No i cała ta amerykański sen, można powiedzieć, jest spełniany nie w Ameryce. Naściągali dużo do Minnesoty muzułman z Somalii, nie z Somalii, w ramach pomocy. Jedna z tych kobiet, która jest w kongresie, no to córka komunisty, sama komunistka, no i wprowadza komunizm w Ameryce, także to wszystko gnije od środka, jest rozwalane od środka. I te wszystkie, cała ta polityka doprowadziła, że większość normalnych Amerykanów po prostu powiedziała, że to, co się dzieje, to jest nieprawdopodobne. Ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę, politycy zaczęli sobie też zdawać sprawę, że nie ma lojalności już, nie ma lojalności do ludzi samych w sobie, że partyjniacy no to tylko kierują wyborcami, manipulują wyborcami, patrzą, że jest ten, obywatele widzą, że jest to rozejście pomiędzy ludźmi a politykami. Że politycy mają tych strategie, mają najróżniejszych dyrektorów, kierowników i tak dalej, mają tych swoich myślicieli, mają mądre jajowe głowy, które wychodzą zawodowi partyjniacy i tak dalej, i tak dalej. I to jest skorumpowała się tak partia republikańska, no a partia demokratyczna jeszcze bardziej. Partia Demokratyczna odeszła od kompletnie zawsze przez lata. Znaczy demokraci to 150 lat temu, 200 lat temu to byli właściciele niewolników. Później na południu trzymali murzynów na smyczy i daleko nie pozwalali im wygrywać wyborów, czy brać udział w wyborach, no a później zrobili 180, stanęli na głowie. No i teraz Partia Demokratów to jest partia murzyńska, partia, przygarnęli pod siebie również wszystkich tych seks-komunistów, przygarnęli pod siebie nielegalnych emigrantów, no i położyli, można powiedzieć, tak zwaną laskę na pracujących ludzi. Partia Demokratyczna w ogóle nie dba o tych, żeby ludzie mieli pracę, żeby ludzie uczciwie tworzyli, żeby uczciwie płacili podatki i tak dalej, i tak dalej. Partia Demokratyczna, no to zrobiła się partia żądająca, żeby mieć pieniądze na rozdawanie. Te wszystko, te rozdzielenie i rozdawanie od tych prawników, polityków, no to oni zmienili się w ludzi, którzy tylko gadają, w ludzi, którzy mają dobre fryzury, którzy mają dobre garnitury i tak dalej. Oni są wybierani, ale nie doprowadzają, kongres nie doprowadzał przez ostatnich kilkadziesiąt lat do jakiegoś kompromisu. Ciągle ta walka, ten światopogląd jest coraz gorszy. No i wśród ludzi Nadszedł to zrozumienie, czy zorientowanie się, że to jest jakaś taka duchowa nicość, że to jest polityczna nicość, że po prostu to jest nic nie warte. No i Trump został wybrany, ale co teraz? Co teraz będzie? Trump jako sukces odniósł, od ojca dostał pieniądze i on jest biznesmenem, no ale rozumie politykę, był włączony w politykę, no i słucha ludzi ogółu, większości, tak, no bo dzisiaj bolszewicy palą miasta, ale to są małe grupki, które po prostu chcą zniszczyć kulturę, a Trump słucha ogółu, Trump słucha, co ludzie chcą wiedzieć. No i ludzie na pewno, jeżeli on jeździ na te różne wiece, niewiece, no to on słyszał po tym, jak była recesja 2008, no to zaczęło się, można powiedzieć, te tak zwane rozdawnictwo, no bo to dużo ludzi potrzebuje pieniędzy, łącznie z, szczególnie po lewackiej sprawie stronie, no ale i po republikańskiej też ludzie spodziewają się, że rząd coś doda. Zorientował się, że normalnie
normalni ludzie nie są za otwartymi granicami, no bo to jednak jak się przyjedzie legalnie, no to są i papiery, i są jakieś zeznania, i są odciski palców, i jest sprawdzenie, czy ktoś nie ma przeszłości kryminalnej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy normalny kraj, przekroczenie granicy, czy w Kanadzie jest regulowane, czy w Australii jest regulowane, czy no w tej Zjednoczonej Europie może troszeczkę mniej regulowane, ale to każdy w Ameryce zdaje sobie sprawę, że jednak trzeba odsiać bandziorów od uczciwych ludzi, pozwolić przyjechać uczciwym ludziom, niech pracują i tak dalej, ale socjaliści, demokraci po prostu chcą otwartych granic, no bo oni zawsze, większość tych ludzi głosuje z państwem socjalnym. No, jeżeli jest co rozerwać i jak jest komu zabrać, no to niestety tak jest. Jak mówią, że trzeba nauczyć, że można dać rybę człowiekowi albo można mu dać wędkę, żeby się nauczył. No a prawda jest taka, że jeżeli da się rybę człowiekowi, no to człowiek jest leniwy, ale nie głodny przez jeden dzień. Jak się go nauczy łowić ryby, no to ten człowiek jest konserwatystą przez całe życie. No ale a jak się obieca człowiekowi rybę innego człowieka, no to to on zostaje komunistą na całe życie. No i tak to dzisiaj i jest. Przez ostatnie 4 lata to jest problem taki, że przez ostatnie parę miesięcy, no to do tego doszła jeszcze ta pandemia. Doszła ta pandemia, to jest taki idealny sztorm, teraz się zaczyna. Ekonomia się zasysa, dochód narodowy się zasysa, recesja nadchodzi. Komuniści wykorzystali czarnych i homoseksualistów do tego, żeby po prostu atakować podstawy, żeby zniszczyć kulturę, zniszczyć te wszystkie symbole narodowe. No i bardzo im się to udaje. Wielu polityków przyklaskuje i to jest najgorsze właśnie, że politycy, no to są jednak to są prostytutki. To są prostytutki. I teraz wielu przeciwników Trumpa, przeciwników partii republikańskiej, no to chcą spalić całą partię, chcą wysypać na tym miejscu sól i w zasadzie usunąć republikańskich senatorów, reprezentantów, no i wymienić ich z demokratami, czyli powiedzmy taki Związek Radziecki, Sowiet Union, Korea, Chiny, Polska, jednopartyjny system. I to jest takie krwawe marzenia, to są krwawe marzenia lewactwa, no bo oni zawsze dochodzą do wniosku, że musi być jedna partia, A prawda jest taka, że system dwupartyjny, system jakkolwiek nie jest bałaganem i problemem i tak dalej, no to jednak system dwupartyjny rozdziela ludzi według światopoglądu. Prawica, Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość, historia i tak dalej. No i komuniści, socjaliści, którzy w zasadzie to jest ateizm, to jest brak wolności słowa, to jest po prostu brak honoru do pracy i tak dalej, i tak dalej. To jest lewactwo. No ale Ta część jakoś może sobie rozmawiać, jakoś się doszlifowywuje, jakoś się przekonuje. No i kiedy te wybory nadchodzą, no to jednak wszystko, jest jakiś kompromis, jest jakieś zrozumienie, jest jakaś chęć jedności. Jeżeli się popatrzy na partię A i na partię B, no to ludzie są skłonni do rozmowy.
Jeżeli są trzy partie, cztery partie, pięć partii, czy sześć, no to wszystkie te małe rzeczy zaczynają się powoli rozszczepiać i tam nic nie jest nigdy dokończone. Potrzeba najróżniejszych koalicji, potrzeba różnych zagrywek, potrzeba różnych tryków i tak dalej, takich matematycznych. Także nie ma potrzeby dla większej ilości partii, no bo jednak w ramach prawicy czy w ramach lewicy to każda partia znajduje sama siebie. To jest ten koalicyjne rządy, to są niepotrzebne. Także republikanie potrzebują, można powiedzieć, demokratów, a demokraci potrzebują republikanów, no bo w każdym pokoleniu ludzie rodzą się i wychowują się nawet z tej samej rodziny, z tych samych rodziców, bracia, siostry i tak dalej. Rozdzielają się kompletnie. Są socjalistyczni i są konserwatywni. Socjalizm ciągle obiecuje jakiś postęp, ciągle obiecuje rzeczy, które mogłyby być, no ale nigdy się nie sprawdzają, albo jak się sprawdzają, no to jest gorzej niż będzie. Druga sprawa to jeżeli republikanie by stracili w listopadzie i prezydenturę, i Izbę Reprezentantów, i Izbę Senatorów, no to wtedy komuniści po prostu pełną parą wrzucą te swoje ustawy komunistyczne. No i to będzie polityka, straszna, zła polityka. To Ameryka zacznie się zamieniać w Wenezuelę, zacznie brakować chleba, zacznie brakować papieru toaletowego, pracy nie będzie, ceny pospadają, inflacja będzie nieprawdopodobna. No i to będzie koniec. Republikanie się o tym martwią od lat, no ale to jest to możliwe, że to jest nadchodzi. I z Trumpem. Teraz jak Trump zostanie wybrany na drugą kadencję, no to partia republikańska będzie musiała być odbudowana, no bo dziesiątki milionów, 60 milionów jednak ludzi głosowało na Trumpa, teraz jest nadzieja, że będzie więcej, że ci wyborcy, no oni są rozczarowani, tymi politykami, często ci politycy, nawet w partii republikańskiej, no to weszli do grupy nigdy Trump, czyli zawsze to tak było, że lojalność ludzi w partii republikańskiej, no to powinni być lojalni do swojej partii. A teraz część z nich po prostu przechodzi na stronę demokratów, pomimo tego, że przez lata byli wybierani jako republikanie, głosowali jako republikanie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli były jakieś tam głosowania na temat nielegalnych imigrantów czy wojen, no to wszystko teraz po prostu zdrajcy. No można powiedzieć, że zdradzili konserwatystów, zdradzili republikanów. Co się będzie działo? No będzie jakaś duża odbudowa. No nie będzie na pewno partia spalona do ziemi. Jeżeli na 95%, Trump wygra, no ale to znowu się zacznie to samo w 2024 roku, no bo wtedy już na 100% do władzy dojdzie prezydent, kandydat partii socjalistycznej, demokratycznej. No i to się wtedy zacznie Wenezuela, Związek Radziecki, bo w Ameryce jednak ta demokracja to jest takie wahadło, chodzi z lewa i prawa, no i prezydentura się zmienia. Zdrowia. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz, dziękuję najbardziej. Nie subskrybujesz, też serdecznie dziękuję. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.